Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco, z tej strony Bąkol. Dzisiaj postanowiłem zrobić takie małe doświadczenie właśnie z waszą ulubioną przekąską, jaką są chipsy. No pewnie każdy z was je, jada i nadal jadać będzie, ale oczywiście podstawowa zasada, nie wiem czym się kierujecie, pewnie smakiem. Ja akurat od niedawna kieruję się zawartością tłuszczu w tego typu przekąskach. Oczywiście jeżeli chcecie w ogóle kupić taką przekąskę, to trudno o taką, w której nie ma tłuszczu bądź jest go bardzo mało. Natomiast chcę wam dzisiaj pokazać, jak zachowuje się jeden kawałek chipsa podczas po prostu podpalenia. Jeżeli ktoś się zastanawiał, co zrobić, jeżeli podczas rozpalania grilla na przykład nie macie podpałki albo dużej ilości chrustu, to myślę, że taki kawałek zdecydowanie wam zastąpi podpałkę i możecie sobie teraz wyobrazić, jak dużo tego tłuszczu w takim jednym kawałku się znajduje. Chcę tylko powiedzieć, oczywiście nie będę wymieniał tutaj nazwy firmy, ale to naprawdę działa na każdym rodzaju, próbowałem teraz na jakichś innych chipsach. W każdym z tych kawałków jest naprawdę dużo tłuszczu i cóż mogę powiedzieć, na 100 gram akurat tego produktu jest 35 gram tłuszczu. Zaczynamy. No jak się zachowuje chips, no to chyba każdy będzie się mógł spodziewać, tak? Jak widzicie, bardzo szybko tutaj zajął się cały w ogniu, bardzo szybko jest uwalniana ta energia, mamy tutaj naprawdę dużo tłuszczu, aż słychać, tutaj wszystko skwierczy, zobaczcie jaki jest płomień, naprawdę to jest coś niesamowitego, pochodnia aż, więc jeżeli jest wam zimno, nie wiem, zabłądzicie w lesie, a macie paczek chipsów, bo wracacie z imprezy, to myślę, że na pewno nie zamarzniecie. No i cóż pozostanie, no za chwileczkę tutaj pozostanie tylko i wyłącznie jeden kawałek ziemniaka, który jest po prostu zwęglony, a cały tłuszcz oddał się ogniu. Jak widzicie, jeszcze tutaj jakieś małe płomyczki, coś tam spływa, coś tam błyska i tyle. Tyle pozostało właśnie z kawałka ziemniaka. Bardzo duży płomień, bardzo dużo energii i niestety bardzo dużo tłuszczu. Jeżeli jesteście ciekaw, co się stanie z następnym, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, że ja tutaj w ogóle sobie przygotowałem chipsa, że nie wiem, ja sobie po prostu to wszystko pomaczałem jeszcze w tłuszczu, no to proszę, kolejny, to samo. Więc moi drodzy, to nie jest nic nadzwyczajnego, ja sobie zdaję sprawę, że ja Ameryki nie odkryłem, ale byłem w szoku, kiedy naprawdę na imprezie potrzebowałem rozpalić grill. No i wtedy po prostu użyłem chipsów i wtedy dopiero zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, jak dużo tłuszczu tutaj naprawdę jest. Nie wiem, czy to widać, ale jak tutaj całe kombinerki są naprawdę aż całe tłuste. Mamy tego dużo, widzicie, to nie gaśnie, możemy tym machać. Tyle. Moi drodzy, zastanówcie się, co jecie, zastanówcie się naprawdę, co wybieracie, czym się kierujecie, kupując produkty. Ja wam dziękuję, do zobaczenia, cześć.